Siemaneczko, witam Was dziś w następnej rozbiórce, a raczej poradzie. Dziś pokażę Wam, jak oddzielić grzałki od nierdzewnych czajników. Mamy sobie cztery takie grzałeczki. Musimy oddzielić od czajników, bo inaczej liczą nam to wszystko jako złom. Zważymy sobie, ile to wszystko ma. Zważymy sobie, ile dostaniemy po sprzedaży wszystkiego jako całość, a ile po oddzieleniu. Kilo grzałek po złotówce daje nam złotóweczkę. Zapamiętujemy, złotóweczkę dostaniemy za wszystko i teraz sprawnie spróbujemy sobie to oddzielić. W jednym z komentarzy przy rozbiórce tego czajnika pisał mi widz, że wystarczy lekko klepnąć młoteczkiem w grzałkę i że ona odchodzi. Sprawdzimy sobie. No tak, trochę zostałem oszukany. Lekko to nie jest. Troszkę trzeba mocniej przywalić. I co teraz? Jak ja się mam tego pozbyć? Zbijemy sobie jeszcze tą wodę z metalowe. Już nie jest. Już jest piękna nierdzewka, ale z grzałką. Jak się tego pozbyć? No faktycznie. Leciutko wystarczyło poobijać troszkę grzałkę i odpada od czajniczka. Bardzo miło. Teraz wystarczy tylko skompresować. I tak oto skompresowany czajnik mamy nierdzewkę. I sprawdzamy, czy zresztą też tak damy radę zrobić. Panie, jaka prosta sprawa. Grzałka idzie na złom, a nierdzewka do nierdzewki. I lecimy trzeci. Elegancko. Cicho tam. Elegancko. Segregacja. Z tym może być lekki problem, bo nie mam za co chwycić. Ale lecimy. Właśnie myślałem, że będzie lekki problem. No i co teraz, kurde? Łatwo, prosto, sprawnie. Nawet możemy sobie rączkami to odkleić. Proszę. Trzy grzałeczki. Nierdzewka. Zapomniałem, że czwarta grzałeczka jest daleko stąd. I faktycznie widz miał rację. Kilka delikatnych uderzeń. Grzałki się odklejają. Dzięki, kolego. Teraz przystępujemy do ważenia. Jak pamiętacie, jeden złocisz był za wszystko. Teraz sprawdźmy, ile uda nam się z tego wyciągnąć. Tutaj grzałki na złom idą 451 gram. To mamy 45 groszy.
i nierdzewka. Jak tu wariuje waga. Wytarujemy. Spokojnie. Jak na wojnie. I granat nie. Tutaj dajemy już. Nie jest tam 2 gramy. 400. No, 44 grosze. I teraz mamy nierdzewkę. 545 gram. Żeby wam bardzo dobrze było widać. 549 gram. 549 gram po 5,20, chyba nierdzewka jest po 5,20, daje nam 2,85 i dodajemy 44 grosze, daje nam wszystko 3,29 zamiast złotóweczki. Myślę, że to był szybki poradnik, opłacało się to rozebrać, ja jestem zadowolony, zawsze to 3,5 raza więcej. Zajrzyj do opisu, zostaw lajka, zostaw komentarz, jeżeli też się podobało. A lajka też, jak się podobało. To już było. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.